Witam bardzo serdecznie wszystkie zodiakalne raki na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc kwiecień 2022. Sprawdzimy energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia, zdrowie, karierę. Zobaczymy, czego możecie się spodziewać w tym miesiącu. Kochani, pamiętajcie, oczywiście czytanie to jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres mailowy znajdziecie pod tym filmem. Dowolna ilość pytań 50 zł i czytania roczne z uwzględnieniem każdej sfery życia 100 zł. W tym również możecie mi zadać kilka Waszych osobistych pytań. Zapraszam, kochani, także na rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, finanse, rytuały separacyjne. Pracuję z odblokowaniem czakr oraz robię bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale Karty Społeczność zobaczycie ofertę ze zdjęciami i opisami oraz na Facebooku Wróżka Ezoteruszka. Pamiętajcie, żeby dobrać odpowiedni kamień dla siebie, dla swojego znaku zodiaku. Wówczas działa on jak osobisty amulet. Zobaczmy zatem, moje kochane raczki, co dla Was w miesiącu kwietniu, jak się energie pokażą. Jeśli chodzi o kwiecień, to jest dla Was bardzo dobry czas na zmiany w życiu, takie radykalne zmiany. Więc nastawcie się na to, że planety będą Wam sprzyjać. Dużo nowych możliwości, nowych perspektyw. Zobaczymy, co Tarot ma do powiedzenia. Natomiast przypominam, że Tarot nie jest wyrocznią. To jest tylko doradca, wskazówka. Wy oczywiście macie wpływ na wiele rzeczy. Teraz wiedząc, co się może wydarzyć, możecie też tutaj przeciwdziałać różnym sytuacjom trudnym albo po prostu zrobić krok do przodu, tak? No i za wiele mówić nie musiałam. Wróżka wyczuła od razu, co się święci. I mam dla Was piękne wiadomości, kochane raczki. Zaczynamy. Z jaką Wy postawą wchodzicie do tego miesiąca? Trójka kielichów. Świętowanie, sukcesy, awans, premia, podwyżka. Cieszenie się życiem, taka radość dnia codziennego. Tutaj macie wsparcie przyjaciół. To są jakieś sukcesy, awans, imprezy, będziecie cieszyć się w gronie znajomych, być może gdzieś razem wyjedziecie. No, macie pole do popisu, drogie raczki. Planety będą Wam sprzyjać. Tarot również mówi o takim czasie radości, spełnienia, satysfakcji. Na tej karcie są trzy kobiety, które się cieszą, świętują, tańczą, osiągnęły jakiś sukces w życiu. Czyli u Was po prostu, czy to w sprawach zawodowych, czy sprawach miłosnych, wyruszacie do przodu z nową, pozytywną energią. Macie dużo w sobie takiej pasji, zaangażowania w jakiś cel, także będziecie się, kochani, cieszyć, będziecie świętować zakrapiane imprezy ładnie. Jeśli chodzi o pieniądze i dobra materialne, dziewiątka pentakli. To jest stabilizacja materialna, podpisywanie umów, kontraktów, nowi kontrahenci. Jeżeli macie własne firmy, działalności bądź zamierzacie je założyć, świetny miesiąc na realizację Waszych planów. Dziewiątka pentakli mówi o tym, że możecie liczyć właśnie na przychylność losu, przychylność ludzi, będą pieniążki, będzie motywacja, no i też taki czas radości. Tutaj mamy wiosnę, motyle w brzuchu, mamy też taką energię do działania. No ja na przykład działam tak, że jeżeli jest słońce, to nie siedzę w domu, ruszam przed siebie i Wy myślę, że będziecie mieli to samo, kochani. Bo też jesteście znakiem wodnym. Jesteście raczkami bardzo uczuciowymi, wrażliwymi i na Was właśnie działa tutaj energia z zewnątrz, więc myślę, że bardzo ładnie. Jeśli chodzi o krótkie podróże, ósemka mieczy. Tu możecie się czymś zamartwiać, natomiast miecze to są tylko Wasze myśli. Więc pamiętajcie o tym, że wszystko możecie zmienić. Nie myślcie negatywne, nie zamykajcie się w tych swoich tutaj myślach tak trudnych, bo wszystko da się przezwyciężyć. Wszystko jesteście w stanie zmienić, tylko zmieńcie myślenie. Pamiętajcie, że pozytywne myślenie wpływa na Wasze pozytywne życie. Więc tutaj, jeżeli nastawicie się na to, że wszystko będzie dobrze, że się poukłada, to będziecie tak działać, kochani, bo nasz mózg działa właśnie w ten sposób. My myślimy o czymś, że to jest do zrealizowania, do spełnienia, idziemy w tym kierunku i to się dzieje. To się dzieje, potęga podświadomości. Jeśli chodzi o dom, rodzinę, karta maga, tu wszystko leży w Waszych rękach. Wy macie możliwości do działania, Wy zaczynacie coś tutaj wdrażać w życie, uruchamiać, tak? Mag ma w ręku wszelkie atuty ku temu, żeby coś zmienić.
Jeżeli jesteście na etapie rozwodu, a ten rozwód się przeciąga, to będziecie mogli tutaj zrobić coś takiego, żeby to wszystko przyspieszyć, ruszyć z miejsca. Jeżeli jesteście w szczęśliwych związkach, również będziecie robić wszystko, żeby dokładać do ognia, żeby zadbać o rodzinę. Przede wszystkim mag mówi o nowych możliwościach. Dla osób samotnych poznanie kogoś gdzieś na wyjeździe bądź właśnie w jakimś takim ładnym, ustronnym miejscu. Wy będziecie, kochani, działać, wy będziecie tutaj czarować. Życie uczuciowe, słońce. No i to jest najładniejsza karta w całym tarocie. Karta spełnionej szczęśliwej miłości, karta takich pozytywnych uczuć, radość z życia. Tu może pojawić się ciąża, tu może pojawić się taka rozmowa na temat właśnie wejścia na wyższy level w relacji, ale tu jest przede wszystkim szczęście w uczuciach. Szczęście, miłość, radość, spełnienie, satysfakcja z pożycia miłosnego, tak? Osoby samotne mogą kogoś poznać do relacji i to będzie naprawdę takie zakochanie, motyle w brzuchu. Tutaj raczki też mają wokół siebie może jakąś rybkę, może macie kogoś z trygonu ognia, ale to są pozytywne wiadomości, wspólny wyjazd, takie cieszenie się życiem, cieszenie się sobą, że tym, że ta osoba jest obok nas. Jeśli chodzi o zdrówko, kochani, królowa kielichów, tutaj uważajcie na alkohol, na używki. Też, żeby za bardzo nie przeholować, bo ja tu widzę te imprezy, świętowania, żeby po prostu też zadbać o swoje zdrowie. Dla kobiet też zatrzymywanie wody w organizmie, sprawy hormonalne. Co otrzymacie od ludzi? Karta cesarza, wsparcie, pomoc. Jest jakiś starszy mężczyzna, może koziorożec, który może Wam pomóc tutaj, tak? Może baran? Osoba, która jest bardzo taka... pewna siebie, na stanowisku, może prowadzi swoją firmę, ojciec, szef, mąż. Ktoś może Wam w tym miesiącu pomóc, doradzić i ruszyć sprawy do przodu, tak? Straty, problemy, czwórka kielichów. Nie zamykajcie się, kochani, uczuciowo. Jeżeli przychodzi do Was ktoś z ofertą miłości, nie zamykajcie się na to, bo możecie coś przegapić, tak? I to będzie później jako strata. Wy czegoś nie zauważacie, nie widzicie, może nie widzicie jakiejś osoby, która wokół Was jest, która darzy Was uczuciem, sympatią, chciałaby z Wami coś stworzyć. Wy tego nie zauważacie, Wy się blokujecie, tak? Zamykamy to wszystko, kochani, nie ma negatywnych myśli. Idziemy do przodu, działamy pozytywnie. Jesteście w stanie wszystko zmienić, ale tylko Wy, bo Wy jesteście w karcie maga. Wy macie wszelkie atuty ku temu, żeby zmienić swoje życie, swoje myślenie, swoje nastawienie. Podróże zagraniczne, trójka pentakli. Tu będą na to pieniążki. Podróże też będą wiązały się właśnie z zarabianiem, z nowymi projektami. Niektóre raczki mogą faktycznie chcieć na przykład wyprowadzić się za granicę też, tak? Więc macie tutaj takie możliwości. Kariera, awans, nagrody, kara oczywiście, kara. Kara za Waszą determinację, zobaczcie, nowe możliwości, tak? Tu będziecie działać, ktoś do Was wyjdzie z nową propozycją, z nową ofertą. Raczki do tej pory były skupione na zarabianiu, na powiększaniu majątku, no i w tym miesiącu przychodzi nagroda. Marzenia do spełnienia. Chcecie zakończyć jakąś walkę, rywalizację, Wy nie lubicie się z nikim kłócić, Wy nie lubicie i unikacie sytuacji konfliktowych. Waszym marzeniem jest w końcu zamknąć jakąś toksyczną relację i ruszyć do przodu. Wy też, jeżeli walczyliście o awans, była konkurencja, to marzycie o tym, żeby po prostu z ludźmi się nie kłócić, żeby to wszystko na spokojnie móc załatwić. Sprawy, które się kończą. Stagnacja, przeczekanie, taki okres, gdzie po prostu zastanawialiście się, co zrobić, gdzie nie wiedzieliście, w którą stronę podążać. To się kończy. Do Was idzie coś nowego, coś pięknego, idzie satysfakcja, idą spełnione nadzieje, spełnione marzenia i możecie ruszać z Waszymi planami do przodu. Dopytamy, jeśli chodzi o sprawy miłosne z tarota Sexual Magic, co ma nam do przekazania, jakie są tutaj energie ogólne. No i Król Kielichów, kochani, to jest Wasza karta. Wy ukrywacie uczucia. Ten mężczyzna na karcie pisze list do swojej wybranki, a tam za oknem właśnie marzy o tym, żeby ją przytulić w blasku księżyca, żeby mogli się połączyć, tak? Tutaj ktoś ukrywa swoje uczucia. Jeżeli jesteście mężczyzną, to jesteście Wy. Jeżeli jesteście kobietami, to jakiś mężczyzna skrycie się w Was podkochuje. Bardzo mocno przy Was widzę trygon wody, właśnie rybki, albo też raczki czy skorpiony. Najprędzej właśnie rybki. I tutaj widzę jakieś skrywane uczucia, miłość, Wy marzycie o tym, żeby się połączyć, Wy chcecie w końcu poczuć, że komuś na Was zależy, chcielibyście mieć taką osobę do stałej relacji. No i tutaj, kochani, księżyc. No, ja nie mam nic do dodania. Tu księżyc, no to rybki, raki. Rybki, raki. Ja coś czuję, że tu rybki z rakami mają do czynienia. To może być też osoba, która ma te znaki na swoim wykresie urodzeniowym bądź ascendent.
Natomiast no, tu są takie spotkania pod osłoną nocy, romantyczne. Ktoś może do kogoś wysyłać wiadomości, e-maile. Kiedyś to się pisało listy, teraz się pisze wiadomości na WhatsAppie. No, widzę bardzo ładne połączenie dusz, kochani. To jest wasza bratnia dusza, ewidentnie. Tu jest szczęśliwa miłość. Musicie zrobić pierwszy krok, kochani. Nie możecie się zamykać. Jeżeli ktoś jest, w kim się skrycie kochacie, kto podbił wasze serce, tak? To, kochani, nie zamykajcie się na to uczucie, bo druga szansa może się w życiu nie pojawić. No i szóstka kielichów. Same kielichy, kochani. Dużo uczuć. Szóstka kielichów. To jest wasza bratnia dusza. To jest wasza bratnia dusza. Wy za tą osobą tęsknicie. Były spotkania romantyczne. Być może doszło do jakiejś rozłąki wcześniej. Ale teraz możecie się połączyć. Tak jak mówię, w karcie maga to wy działacie. Wy jesteście tym magiem, tak? Kreatorem swojego życia. Tu jest bratnia dusza. Tu jest jakaś rybka. Może raczek. Jest osoba, którą naprawdę kochacie, która was kocha. Jest odwzajemniona miłość. Jest taka równowaga w dawaniu i braniu. Warto się, kochani, tutaj połączyć. Trzymam za Was kciuki, życzę wspaniałego miesiąca, zapraszam do czytań prywatnych, na rytuały i po te piękne bransoletki z Waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam serdecznie.